Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Dzisiaj jestem na poczcie, bo zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam strój z Kalmara, miseczkę Gacusia i uwaga, samego Gacusia. Ja po prostu nie wierzę, dlaczego go nie było wcześniej, dlaczego go nie wzięłam do domku. SpongeBoba i Patryka, no ale zaraz. Jeżeli mamy z Kalmara, to ja się teraz mogę za tego z Kalmara normalnie przebrać. I teraz, słuchajcie, nie będę Darliwką, tylko będę z Kalmarem. Ale on niezadowolony. No i w dzisiejszym odcinku zrobimy właśnie domek, a raczej pokój dla Skalmara. Okej, więc jesteśmy w darmowym domku razem z Gacusiem i razem ze Skalmarem, który, no jak widzicie, ma minę taką raczej niezadowoloną. I zobaczymy, czy szybko pójdzie, czy uda mi się zrobić cały domek, czy tylko jego część, więc zaczynamy. Jeżeli filmik wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek i dajcie znać, czy chcecie jakąś historię ze Skalmarem, Patrykiem i SpongeBobem, no i Gacusiem. Okej, po wczorajszym odcinku wiem, że te meble piaskowe są Patryka, więc słuchajcie, ja już nie wiem, no to będzie łóżko chyba SpongeBoba, no nie? A to dla Skalmara, ja nie wiem. Wiem jedynie to, bo ogólnie ja wam mówiłam, że ja uwielbiam SpongeBoba, ale ja nie pamiętam dokładnie, jak wyglądały ich domki. Wiem, że te meble na pewno były u Skalmara w domu, więc ja tutaj powiedzmy, no niech będzie tutaj jego salon, damy mu tutaj jakieś te mebelki, damy mu jakąś tapetę, damy mu oczywiście jakąś podłogę i zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tylko, że no może to bardziej, chociaż to by bardziej pasowało i w ogóle to bardzo pasuje do Skalmara, więc dobra. Dajemy mu jakąś tam podłogę, tylko jeszcze nie wiem jaką. Może jakieś ciemne panele do tego, coś w tym stylu. Zobaczcie, te niebieskie bardzo fajnie pasują, więc ja tutaj mu wrzucę szybciutko jakieś dodatki. O, zrobimy mu tutaj tunel, bo tutaj będzie bardzo dużo miejsca. O, zobaczcie, skalmarowa fontanna. A że Skalmar był muzykiem, to ja mu tutaj koniecznie muszę postawić taki stojak z nutami. Jeszcze dokładnie nie wiem, gdzie on będzie stał, ale tutaj też obowiązkowo dla Skalmara, tylko teraz trzeba by mu było dać jakiś też stojaczek na ten jego instrument i dokładnie nie wiem jaki, żeby to wszystko pasowało, no to by pasowało tutaj, więc to by mogło leżeć na... No nie mówcie, że nie będzie leżało na stoliczku, dlaczego? A teraz? No nie... O, dobra, to niech już sobie stoi, tak? To teraz, słuchajcie, ja tutaj muszę zrobić małą rewolucję i damy ten stoliczek po prostu tutaj, fotel tu, to wyrzucamy. No dobra, jakoś tak mu to poustawiamy, wiecie, tak na szybko. Dajmy mu też kominek, bo w tamtych domkach nie użyłam w ogóle kominka, niech on sobie tam stoi z tyłu. I ja, słuchajcie, tutaj bym poszalała, żeby mu zrobić na przykład obraz SpongeBoba, ale on na pewno by był wściekły, dlatego zrobimy mu coś takiego, nie wiem, czy to jest jakiś krewny, czy coś w tym stylu, no i tutaj tak samo, zdecydowanie to pasuje. Ej, ja, wiecie co, ja wczoraj zerknęłam na te obrazy tylko tak, ale ja w ogóle nie przewinęłam, że tego jest więcej, zobaczcie. I tutaj na przykład mamy takie fajowe zasłony, jak to w ogóle wygląda. Można to zwinąć, tylko że widzicie, to nie przepuszcza w ogóle jakby światła. Ej, a ja to gdzie? Dobra, ja sobie usiądę tutaj z Gacusiem. No i przesuńmy to sobie tak, o, żeby pół okienka jednak było odkrytego. I teraz jak ja tak patrzę na te obrazy, to to idealnie, znaczy to nie jest obraz, to jest taka jakby, wiecie, no, rzeźba taka do wieszania i to by idealnie tutaj pasowało nad jego kominkiem, a to w tym przypadku wykorzystamy sobie po prostu może w sypialni, bo no tak, tak, tak wymyśliłam. Dajcie znać, czy jak na razie podoba wam się to pomieszczenie dla tego naszego Skalmara. Dajmy mu to, bo Skalmar to właśnie jest taki... On bardzo lubi chyba rzeczy takie ze swoją podobizną, on lubi spokój, jak nikt mu nie przeszkadza, a SpongeBob to zawsze wlatuje tam i mu coś truje, a on się tak wkurza śmiesznie, więc dobra. Damy mu też dywanik tutaj, no i ja nie wiem, czy telewizor powinnam mu dać, może tam były takie fajne telewizory, wiecie, takie, które by nawet do tego naszego Skalmara pasowały. O, na przykład taki, ja tutaj widzę u Skalmara, ale jak widzicie, ja w ogóle nie mam tutaj już w tym salonie biednym miejsca, więc ja tutaj dodam tylko oświetlenie. I damy mu takie muszelki też, w końcu jesteśmy pod wodą i myślę, że no Skalmar to miał właśnie chyba tak mało rzeczy w tym domku, ważne, że jest ten jego klarnet i te nuty i myślę, że jest w porządku, no dobra, siadaj sobie tutaj, ej, może byś się rozchmurzył trochę albo coś, my tu z Gacusiem, no halo, a on sobie myśli, lepiej stąd wyjdźcie, bo zachowujecie się tak samo jak SpongeBob. Zapalamy światełko i lecimy do innych pomieszczeń. Wiem, że taki skromny ten salon, ale no Skalmar, może chociaż zjedziesz. No i nie uśmiechnął się.
Dobra, to gdybym miała robić sypialnię dla naszego pana niezadowolonego, ej, ja normalnie te piaskowe bardziej meble widzę do Skalmara, bo on jest taki, wiecie, chyba że mu dać jakieś w ogóle inne meble z takich starych? No i słuchajcie, dla pewności ja sobie sprawdziłam jeszcze, przypomniałam, jak wygląda dokładnie dom Skalmara i te meble idealnie i kominek są w jego salonie. I teraz pomyślałam, że nie będę robiła łazienki tutaj takiej malutkiej, tylko tutaj i okazuje się, że wiecie, jakie meble Skalmar miał u siebie w domu? Te! Po prostu takie słodziutkie, te piękne różowe meble, więc ja sobie szybko biorę tą umywalkę, biorę rozstaw, zrobimy podobny jak w tym domu Patryka i SpongeBoba, dlatego że to się chyba najlepiej będzie mieściło, tylko teraz nie wiem, jaką deskę klozetową tutaj dać, chyba to będzie bardziej, znaczy chodzi o kibelek, nie, że to będzie bardziej pasować. Damy mu taką jasną podłogę, a jeżeli chodzi o ściany i ja dobrze patrzę, to on miał coś takiego na ścianach, coś takiego fioletowego, to w ogóle, ale to w ogóle nie pasuje. I ja do końca tutaj nie wiem, co ja... O, to będzie pasować, to jest całkiem fajne, naprawdę. Dobra, i taka podłoga. Teraz weźmiemy mu jakieś lustro i coś tam jeszcze pokombinujemy z dodatkami i będzie chyba okej. Skalmar miał dokładnie takie lustro, ale nie z taką jakby żółtą obramówką, wiecie, tylko z taką srebrną, no ale trudno, jeżeli tutaj jest taka, to okej. Tutaj czy my coś mamy? No dobra, na pewno musimy mu dać papier toaletowy, chociaż ja nie wiem, czy oni pod wodą się, wiecie, tam podcierają swoje pupy. Powiesimy go tutaj tak dyskretnie za kibelkiem. Myślę, że śmiało można dać też tutaj jakieś roślinki właśnie temu Skalmarowi, chociaż wątpię, że one były w jego domu. No i co następnego Skalmara kładziemy? Nie, chyba już nie. Może takiego kwiatka? No coś bym mu tam postawiła, chociaż może jakaś lampka będzie okej. O, zobaczcie, Skalmarowa lampka nad toaletą. Ale nad toaletą to ja bym zrobiła jednak, wiecie co bym zrobiła? Zrobiłabym półeczki na jakieś tam kosmetyki skalmarowe. Dlaczego ta lampka nie chce ze mną współpracować? Bo ją źle troszeczkę powiesiłam. No dobra, to tą też przysuniemy, żeby on miał nad lusterkiem swoim. No mało rzeczy w tej łazience, ale oni w tych domkach mieli naprawdę bardzo mało rzeczy. Ja bym tutaj im dała jeszcze jakiś dywanik może, tak do dekoracji. Znaczy jemu, bo on będzie mieszkał sam. SpongeBob u mnie mieszka z Patrykiem. Dobra, nie daję tego dywaniku, bo oni naprawdę mieli bardzo, bardzo mało rzeczy. Więc ja tutaj kończę szybciutko z tymi półeczkami i te... Albo... No nie, nie zmieści się niestety. No nie, będzie trudno. Damy mu, zobaczcie, takie płyny, taki ręczniczek i damy mu jeszcze zapas papieru toaletowego, tylko takiego już nie wiszącego, tylko takiego w rolkach. No i łazienka jako tako wygląda jak łazienka, czy to łazienka z Skalmara, czy nie, to ja dokładnie nie wiem, ale wychodzi na to, że on naprawdę miał te meble. A w domkach mieli bardzo mało rzeczy, tak jak już mówiłam, więc nie będziemy tutaj napychać i jedziemy do kuchni. W kuchni Skalmar miał lodówkę, tą, którą wzięłam też dla SpongeBoba i Patryka i on, słuchajcie, miał te meble. Te niebieskie meble, tylko że pisaliście mi właśnie, że ja nie wzięłam zlewu. Tylko że tego zlewu ja tutaj nie zmieszczę. No jak ja mam go zmieścić? Słuchajcie, to jest naprawdę wielki problem, bo ja jeszcze muszę zrobić przecież mu jakąś sypialnię. Więc no trudno, zlew będzie miał w łazience, jakoś będzie musiał sobie ten Skalmar radzić. Stolik na pewno ten, tylko wiecie co on miał do tego stolika? On miał do tego stolika właśnie te krzesła, które są tutaj, bo tutaj chyba nie ma takich krzesł. Są! Matko, dlaczego ja gadam takie głupoty? Czemu ja wczoraj tego w ogóle nie zwróciłam uwagi, że tutaj są te stołki i krzesła? No dobra. Powieźmy mu też jakieś noże, tak jak było u Patryka, albo jeszcze lepiej wyjdzie nam, jeżeli weźmiemy sobie tą półkę na przykład tutaj, tylko że nie z tej strony, bo tak to by mu się zapaliła ta półka. Tutaj musimy tą półkę jakoś upchać. Dobra, niech będzie po prostu tak. I teraz śmiało możemy mu tutaj jeszcze powiesić właśnie jakieś obrazki w tej kuchni, takie i ten, nie, no ten jeden może być, bo ten już mi się niestety nie zmieści. No i dobra, teraz lecimy z podłogą i ze ścianami. I teraz nie wiem, czy znowu zrobić coś takiego. Jak zerkam na zdjęcia, to wiecie, że w salonie właśnie chyba wydaje mi się, że jest ten telewizor, który ja wcześniej chciałam dla niego wziąć, ale go nie wzięłam. To wygląda nawet spoko. Z oświetleniem też damy mu te muszelki. Ej, no dobra, no to będę miała domki wszystkich postaci, tylko SpongeBob u mnie mieszka z Patrykiem i będziemy mogli zrobić jakąś historyjkę. No dobra, to teraz została mi jeszcze mikro sypialnia. Dajcie znać, co sądzicie o tym salonie, czy tutaj, wiecie co, ten tunel jest świetny po prostu, ale ja go chcę wziąć i z każdego domku go potem wywalam, nie wiem dlaczego, ale no ja wolę tutaj tak zrobić, jak on miał naprawdę w tym swoim salonie, a i tak trochę pododawałam rzeczy od siebie, więc wbija mu ten telewizor.
I teraz śmiało będę mogła też powiesić nad tym telewizorem ten mały obrazek. Ten domek i tak jest taki bardzo przyjemny jak na Skalmara. No i dobra, zobaczymy teraz, co uda mi się zrobić z sypialnią. I ja sama jestem w szoku, że ja się tak pomyliłam. Że ja się tak pomyliłam, ludzie. I to jest łóżko Skalmara. I ja to widzę teraz dokładnie, jak to wygląda. On ma ten stolik, dokładnie ten stolik stoi koło jego łóżka. I jeszcze ta lampka, którą ja dałam Patrykowi. Zaraz uciekamy do tego mojego domku zrobić tam jakieś małe przemeblowanie. Niebieską tapetę, ale nie taką. Bardziej taką ciemną właśnie, więc dobra, zostawimy mu to i lecę do podłogi i podłogę zrobimy mu tą ciemno granatową taką i to będzie w miarę pasowało. Jak ja się mogłam tak pomylić? No ludzie, jak ja się mogłam tak pomylić? Tutaj śmiało możemy mu dać tą lampkę, chociaż to będzie taki element, którego nie było w jego domku, bo w ogóle nie miał takich lampek, wiecie, takich nowoczesnych. I zastanawiam się, co by mu tutaj jeszcze dać. Ale chyba już nic, zapalmy mu tą lampkę i tą mini lampkę, tylko przysunę to bardziej do łóżka. No i wygląda na to, że dom naszego Skalmara, który ciągle jest niezadowolony, jest skończony. I naprawdę, naprawdę te meble były u niego w domu. Wpiszcie sobie w Google dom Skalmara albo Skalmar House i to wszystko wam się wyświetli. A ja teraz idę oddać Gacusia do SpongeBoba i zmienić Patrykowi sypialnię. Jesteśmy na miejscu, proszę bardzo, SpongeBob, tutaj jest twój piesek ślimakowy. Ej, nie wzięłam miseczki mu z poczty. No dobra, słuchajcie, to szybka metamorfoza, w ogóle gdzie jest Patryk? Patryk siedzi, jest chyba załamany tym faktem, że ja się pomyliłam. No i ogólnie oni mają meble z Skalmara w salonie. No i łazienkę też mają trochę skalmarową, ale jest naprawdę prześliczna. Akurat z tej łazienki to jestem bardzo zadowolona. Tylko teraz trzeba tutaj zrobić porządeczek, bo ja się pomyliłam i to bardzo, bardzo się pomyliłam. Patryk, ja Cię bardzo, bardzo przepraszam. Wracamy już do Twoich mebelków, do Twoich ślicznych, naprawdę ślicznych mebelków. No już wszystko będzie dobrze, tak? Ja się tylko tak chwilowo pomyliłam, wiecie. I teraz skoro mamy tą fajną komodę, to powieśmy... Ojeju, zapomniałam u tego! U Skalmara zapomniałam! To postawimy im to tutaj na tym, na tarasie, żeby im ładnie tam to... Ta woda leciała, wiecie, tak klimatycznie, fajnie. No i co ja tutaj mogę dla tego naszego Patryczka jeszcze położyć? Były te kwiatuszki fajne, więc ja tutaj mogę to położyć na komodzie. I jeszcze z tymi obrazami coś chciałam pokombinować, bo ja tego nie widziałam. A tutaj coś było, widzicie? Takie rameczki na zdjęcia i tak dalej, tylko że niestety nie będę mogła tego położyć, więc kombinujemy dalej. Mamy tutaj taką białą podusię, to ja sobie też to położę, ale fajnie by było, jakbym znalazła też jakąś lampeczkę. No i taka chyba pasuje, bo to jest nawet do tego kompletu. Ale jeszcze obowiązkowo, właśnie, ktoś mi pisał, żebym sprawdziła, czy jest coś do jedzenia. No i jest, coś tam jest, jakieś te kiełbaski takie jakieś wodne, czy coś w tym stylu. Pizza? Nie wiem, nie zdziwiłabym się, jakby znaleźć po prostu u Patryka w sypialni pudełko od pizzy, chociaż oni bardziej jedli burgery z baru pana Kraba. No dobra, no to uratowałam trochę tą sypialnię, tylko teraz w tym przypadku nie wiem, czy nie zmienić im tapety, bo zobaczcie teraz, co się dzieje, w ogóle inna sypialnia. W ten sposób, no, no ale ona już jest w salonie, no dobra, ale chyba to lepiej już wygląda, wiecie? No dobra, no ja to chyba to tak zostawię ogólnie. Powiesimy tutaj jeszcze Gacusia, bo Patryk na pewno też lubi Gacusia, jak można nie lubić Gacusia. No i teraz chyba jest w porządku, mamy piaskowe łóżeczko, tutaj jest część SpongeBoba. No i nasi bohaterowie mają swoje domki. Dajcie znać, co sądzicie i oczywiście jeszcze przyniosę tą miseczkę dla Gacusia. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to piszcie w komentarzach i dawajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już uciekam i czekajcie na historyjkę SpongeBobową, Gacusiową, Skalmarową i Patrykową. Dziękuję za oglądanie i do następnego, pa!